Cześć, dzisiaj zrobimy śledzie w oleju. Może niektórzy z Was stwierdzą, że to co takiego wielkiego zrobić śledzie w oleju? No właśnie, co to takiego wielkiego, ale nie wszyscy umieją, nie wszyscy robią. I ja chcę Wam pokazać, jak zrobić dobre, pyszne, podstawowe, takie zwykłe śledzie w oleju, a jednak będą miały jakieś fajne składniczki, które będą Wam na pewno odpowiadały i będą Wam bardzo, bardzo smakować. Więc do dzieła. No i zobaczmy, oczywiście tu są nasze śledziki, a w zasadzie płaty śledziowe solone. Bardzo ważna rzecz, zobaczcie, że do tej pory moczą się w wodzie już trzecią godzinę, były słone. Zaraz Wam powiem, jak to wszystko było z tymi śledzikami, ale zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Po prostu cebulka i to jest cebulka szalotka, taka większa. Gdybyście nie mieli takiej wielkiej szaloty, to weźcie sobie dwie, trzy takie cebulki. Czerwona dla urozmaicenia koloru, zobaczcie, co będę z nią wyprawiał. Tutaj mam pieprz czerwony, nie za dużo, ale też będzie pięknie to wszystko wyglądało. Świeży liść laurowy. Już wspominałem w którymś filmie, że moja żona hoduje na parapecie całe krzaki świeżych, fajnych, pięknych liści laurowych. Mogą oczywiście też być suszone. Niczemu to nie przeszkadza. I tutaj mamy jeszcze ziele angielskie. No i jakiś słoik albo inne piękne naczynie. Ja akurat wszystkie wykorzystałem, więc pozostał mi słoik. Już zaczynamy, ale jeszcze chwilę o śledzikach. Te płaty śledziowe po kupieniu od razu ze sklepu oczywiście są piekielnie słone, więc trzeba je wymoczyć. Niektórzy moczą je w mleku, ok, nie ma sprawy, ale wtedy są delikatniejsze. Wystarczy, że zrobi się to w wodzie i poleżą trochę dłużej i trzeba sprawdzić po prostu, jakie one są słone po tym moczeniu. Ja wziąłem kawałek śledzika, i już wiem, że są doskonałe w tym momencie do robienia. Wszystko musi Wam to odpowiadać według własnego uznania, natomiast musicie wiedzieć, że śledzie do śledzi w oleju muszą być słone, ponieważ olej wyciągnie z nich później tą sól i byłyby zbyt mdłe. Więc nie przesadzajmy z moczeniem. 2-3 godziny w wodzie powinno wystarczyć. Godzina, dwie w mleku to już jest góra. To będą wtedy bardzo delikatne. Ale jeszcze kilka słów o cebuli. Cebula szalotka jest to cebula, która ma taki posmak czosnkowy, więc nie wrzucam czosnku do śledzi, bo byłoby zbyt intensywnie, zbyt aromatycznie. Natomiast cebula szalotka jest bardzo dobra do tego, ale możecie oczywiście użyć sobie cebulki zwykłej, jedną, dwie cebule, zobaczcie ile Wam tam będzie potrzeba, natomiast wtedy rzućcie jakiś ząbek, góra, złamany na pół, znaczy przecięty na pół do samych śledzi i będzie też wspaniale. Zaczniemy sprawę od przygotowania cebulki. Kroimy ją na krążki w miarę cienkie, nie mogą być za grube, bo będą nam ciężko później marynować się w tym oleju, więc robimy to w taki sposób, żeby zachować krążki, tniemy powolutku, delikatnie i tak właśnie pokroiliśmy szalotkę. No i oczywiście tak samo robimy naszą cebulą czerwoną. Piękne czerwone krążki. Zobaczcie, naszkowałem sobie tu miskę, żeby wszystko tu wpakować. I teraz musimy to rozdrobnić. To, co będzie krążkami, to będzie, a co będzie mniejsze, to będzie mniejsze. Ale daję po gałach. No dobra, okej. Okay. I teraz będzie ciekawostka, której praktycznie nigdzie nie widziałem w przepisach. Zapalamy gaz, a on nam zgasł. I na patelnię wlewam szklankę i jeszcze z połowę, może troszkę więcej. To wszystko zależy od tego, ile macie śledzi, jakie macie naczynie. W razie czego dolejemy później chłodnego oleju, ale teraz rozgrzewamy dobrze ten olej. Dobrze to nie znaczy, że rozgrzewamy go tak, jakbyśmy chcieli coś smażyć. Rozgrzewamy go tak, jakbyśmy chcieli coś gotować, czyli około 100-120 stopni, jak będzie miał. Najlepiej zmierzyć to termometrem, ale tak możecie z wyczuciem zobaczyć, że jak już zaczyna troszkę tam w nim chodzić ten olej, to widać na patelni, jak jest dużo oleju, to wtedy można robić dalej. Ale ponieważ ja mam termometr, to się nim pochwalę. Ile tu mamy już? O 100 stopni już, no to ładnie grzeje. No dobra, to co robimy teraz? Jak już będzie mieć 120 za chwilę, to właśnie teraz rzucamy tutaj cebulę, którą mieliśmy w misce. I co robimy z nią? Nie smażymy jej, tylko powiedzmy zaparzamy, gotujemy w oleju. Szybko to wymieszam, niech się wszystko pięknie zanurzy i zmniejszę gaz. Tą operację z olejem wykonujemy dosłownie minutę, dwie, góra dwie minuty, tak żeby nam cebulka się pięknie zaparzyła i działamy dalej. Niejedno z Was pewnie zadało sobie pytanie, o co mu chodzi z tym olejem? Po co on tę cebulę tam wrzucił? No będzie to wszystko cudownie miękkie, nie taka twardziasa cebula i będzie można jeść już naprawdę śledziki. Już jutro będą takie zjadliwe, dobre. I wszystkie płaty trzeba podzielić równo mniej więcej. Moi drodzy, już naprawdę kończymy. Na początek, na dno, trochę oleju z cebulą. O, jeden mały listek laurowy, żeby złapało aromat od spodu.
Teraz wrzucimy troszeczkę naszych śledzików. Tak. Dosłownie kilka ziarenek pieprzu i na początek z dwa angielskiego. Cebulka, śledziki, zielko, ziarenka i znowu ze dwa angielskie. I to już jest koniec, ostatnia warstwa. Włożona śledzi. To teraz wlewamy olej. Mam nadzieję, że mi się tu nie narozlewa za dużo. No i muszę zebrać całą cebulę. I na górę jeszcze kilka ziaren pieprzu czerwonego i ze dwa ziarka ziela angielskiego i już. Zobaczmy, moi drodzy, w takim razie całość naszego przedsięwzięcia. Oto piękne śledziki. Widzicie pieprz, czerwoną cebulkę, błyszczące płaty śledziowe. Jedziemy do góry, jedziemy, jedziemy, jedziemy i tu oczywiście widać jeszcze zielony liść laurowy i też przepięknie. Właśnie tak będą teraz w zimnym, w chłodnym, w lodówce dochodziły nasze śledzie. Już jutro pierwsza próba. Mogą stać sobie nawet miesiąc w lodówce w zimnym, w chłodnym miejscu. Będą się super trzymały i będą przesmaczne. Powiem wam w sekrecie, że to są pierwsze śledzie, jakie robiłem na moim wideoblogu na YouTubie. Będę rozwijał ten temat, ponieważ lubimy te rybki właśnie w taki sposób. Coś na słodko zrobimy. Możecie też szukać na moim YouTubie śledzi. Może już są, a może będą w sosie tatarskim. Może z żurawiną, z rodzynkami. Co tam jeszcze nam przyjdzie do głowy? Różne, różne gatunki na różne, różne imprezy. Właśnie takich filmów szukajcie u mnie na YouTubie. Zobaczcie, co mam do powiedzenia na Facebooku. Może już mam stronę internetową śledaktuje.pl. Zobaczcie to. Tak ma być. Cześć!